Albowiem czynię to, czego nie rozumiem, bo czynię nie to, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. List do Rzymian, 7 rozdział, 15 werset. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym się nie zawstydzę, ale z całą śmiałością, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. List do Filipian, 1 rozdział, 20 werset. Interesujący stan ja. W liście do Rzymian, 7 rozdział, Paweł przeżywa przykre doświadczenie, przez które prawdopodobnie wszyscy wierzący przeszli, mianowicie uświadomienie sobie, że chcemy czcić Pana, ale nie możemy uwolnić się od mocy grzechu. Liczni czytelnicy Biblii słusznie zauważyli, że zaimki osobowe ja, mnie i mój pojawiają się w tym fragmencie kilkadziesiąt razy. Koncentrując się na sobie samym, koncentrując się na sobie, popadamy w rozpacz. Wybawienie przychodzi tylko wtedy, gdy rozumiemy i stosujemy dzieło Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i moc Ducha Świętego, jak to mówi nam list do Rzymian, 7 rozdział, 24 werset, aż do 8 rozdziału, 2 werset. W związku z tym, przeczytaj ten fragment. W związku z tym, czasami mówi się, że chrześcijanie nie powinni w ogóle myśleć o sobie samych. W kontekście listu do Rzymian 7 jest to ważne, ale musimy uważać, by nie sprawiać złego wrażenia. Nie jest prawdą, że chrześcijanie nigdy nie powinni mieć żadnych osobistych myśli. To jest nadużycie. Nie jest to prawdą, że nie powinni mieć nigdy osobistych myśli, emocji, pragnień czy planów. W krótkim liście do Filipian na przykład te same zaimki osobowe pojawiają się ponad 100 razy. Dlaczego w liście do Filipian Paweł używa słowa ja inaczej niż w liście do Rzymian 7? Tą różnicą jest Chrystus. W liście do Filipian nadzieje i plany apostoła Pawła były związane z jego tożsamością jako chrześcijanina. Dzięki temu szedł naprzód dla Pana, wyrażając swoje pragnienia służby, plany odwiedzenia Filipii i głęboko odczuwaną troskę o duchowe i fizyczne zdrowie innych. Jeżeli możemy powiedzieć, dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk, jak mówi nam list do Filipian, 1 rozdział, 21 werset, spoczywając w Chrystusie, a nie w naszych osiągnięciach, to zaimek osobowy ja może być uświęcony, gdy staramy się służyć Panu. Tak mówi nam Słowo Boże. Albowiem czynię to, czego nie rozumiem, bo czynię nie to, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym się nie zawstydzę, ale z całą śmiałością, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć.